Witam wszystkich w kolejnej części wideo podręcznika realizowanego w ramach Akademii Orange. W tej części przedstawię Wam program Solid Edge ST5. Jest to program typu CAD do projektowania. My chcemy za pomocą niego stworzyć projekty części mechanicznych. Będą to na pierwszym etapie części ISO, są to bryły, złożenie z rysunków wcześniej wykonanych oraz rysunek techniczny, który potrzebny jest do stworzenia wszystkich elementów w praktyce fizycznie. Wspomnę, że program można pobrać ze strony producenta, jest to Siemens. Oferuje on 45-dniową wersję próbną, którą można otrzymać wraz z kluczem aktywacyjnym po zarejestrowaniu się na stronie producenta właśnie tej. Wracając do programu, tak wygląda pulpit startowy. Posiada on tutaj skróty do tworzenia rysunków. Bardzo przydatny samouczek, który jak sami przejdziemy, to będziemy potrafić bardzo wiele rzeczy. Ale wracajmy może do rzeczy. Na początek chcemy stworzyć część ISO. Jest to bryła. Po kliknięciu przechodzimy do takiego widoku. Jest to przestrzeń, w której rysujemy, na której będziemy bazować. Do góry mamy do dyspozycji szereg opcji. Narzędzia główne, szkicowanie, powierzchnie, PMI, symulacje, kontrole, narzędzia i widok. Głównie będziemy korzystać z narzędzi głównych oraz widoku. Kliknę może, tak tutaj to wygląda. Mamy tyle, taki zasób potrzebnych ikonek. I na dole mamy też potrzebne funkcje. Są to funkcje do obracania, do prezentacji modelu, ale to w trakcie będę pokazywał, jakie to są funkcje, do czego służą. Tutaj mamy też takie dodatkowe menu, które będzie się rozszerzało wraz z dodatkowymi operacjami, które będą realizowane w trakcie rysowania. Naszym celem jest teraz stworzenie felgi do robota. Zaczniemy może od stworzenia okręgu na naszym układzie bazowym. Żeby to uczynić, będziemy potrzebowali określenia się, na której płaszczyźnie bazujemy, więc klikamy polecenie orientację widoku i mamy tutaj widoki. Widok z przodu, widok z tyłu, widok z lewej, widok z prawej, widok z góry, z dołu, widok aksonometryczny, dwuwymiarowy, izometrię, którą najczęściej będziemy używać, i widok aksonometryczny trójwymiarowy. Zaczniemy od widoku z przodu, to jest taki bazowy, bazowa płaszczyzna. Klikamy i tak się nam ustawiły nasze osie. Teraz potrzebujemy okręgu, klikamy i szukamy środka. Środek polecam jako nasz tutaj układ bazowy. Pojawia się nam tutaj taka linia prosta z punktem na końcu. Jeśli klikniemy i powiększymy, to możemy zmniejszać myszką nasz okrąg. Jednak my chcemy precyzyjnie wpisać, jaka to ma być średnica. Ja tutaj wpiszę 50 mm. Potwierdzam. Naciskam Escape, żeby wyjść z tego polecenia. I mamy już nasz okrąg. I widzimy, on jest bardzo malutki. Żeby on teraz nam się powiększył, możemy użyć polecenia powiększ obszar, powiększ, zmniejsz lub dopasuj. Ja najczęściej używam dopasuj. O, jeśli to klikniemy, to mamy już do naszym całym oknie wypełniony właśnie ten okrąg. Teraz, żeby utworzyć z tego bryłę przestrzenną, walec, to zmienimy widok na izometrię. Po potwierdzeniu mamy taki widoczek. Klikamy na płaszczyznę i takimi dwoma strzałeczkami możemy teraz, jeśli klikniemy, wyciągnąć ten szkic na bryłę trójwymiarową.
I widzimy tutaj zmienia się wymiar. Jest to wysokość walca, czyli szerokość naszej felgi i wpiszemy 30 na przykład mm. Damy dopasuj. O. I to już jest taki nasz początek tej felgi. Widzicie, pojawił nam się tutaj wymiar 30 mm. Możemy go usunąć na dwa sposoby z naszego rysunku, jeśli jest on nam niepotrzebny i przeszkadza. Jest to kliknięcie na niego i naciśnięcie teraz Delete lub wyłączenie z boku na pomiarach PMI. Jest niewidoczny. To samo można zrobić z układem naszym bazowym, początkowym. Jeśli jest niepotrzebny, to możemy go wyłączyć. Na razie tak będziemy operować. Teraz, żeby felga mogła być zamontowana, potrzebny nam jest otwór w środku, najlepiej przelotowy. Żeby to zrobić, można to zrobić na dwa sposoby. Podobnie naszkicować okrąg ze środka, bądź wybrać polecenie otwór. Ja pokażę, jak to zrobić, używając polecenia okrąg. Jeśli je wybierzemy, najedziemy na krawędź tutaj tej płaszczyzny, pojawia nam się taka kłódka malutka i możemy albo nacisnąć klawisz F3 lub nacisnąć kłódkę. Ja zrobię naciskając kłódkę i pojawiła nam się tutaj z prawej strony blokada płaszczyzny. Wiemy, że jesteśmy zablokowani na tej płaszczyźnie i nie możemy użyć żadnej innej. Jest to potrzebne, żeby nasz docelowy okrąg narysować właśnie w tym miejscu, w którym potrzebujemy. Jeśli najedziemy na krawędź tego okręgu, pojawia nam się w środku krzyżyk czerwony. Jest to środek tego okręgu i naciskamy, po pojawieniu się takiego kółeczka z krzyżykiem, naciskamy i jesteśmy w środku. Tworzymy okrąg w środku tego dużego okręgu. Widzimy, pokrywają się okręgi. I chcemy zrobić 3 na przykład milimetrowy otwór, więc średnica wynosi 3 mm. Potwierdzamy, naciskamy Escape i pojawił się malutki tutaj otwór, znaczy okrąg. Żeby to był otwór, teraz musimy użyć polecenia przeciągnij. I widzimy, jeśli w tą stronę będziemy przesuwać, pojawia się tutaj taki walec o mniejszej średnicy 3 mm, jednak my chcemy w drugą stronę to zrobić, jednak nie możemy, ponieważ tu jest zaznaczone polecenie dodaj, a my chcemy usunąć z tej bryły. Jeśli usuniemy, to widać, pojawia się wgłębienie i o to nam chodzi. Chcemy, żeby otwór był przelotowy, więc wpisujemy wartość większą niż 30 mm. Wpiszę 30 i mamy. Można tutaj zobaczyć w ten sposób. Lub jeśli chcemy zobaczyć, czy faktycznie z drugiej strony jest otwór przelotowy, klikamy polecenie orientacja widoku, izometrię oraz obróć i po pojawieniu się takich trzech osi klikamy oś Z i obracamy myszką. Widzimy, że z drugiej strony jest też otwór, czyli dobrze zostało wykonane. Możemy powrócić w ten sposób, obracać w każdą stronę różne osie. Tak można by obracać lub klikając na środek, na tą kuleczkę, możemy tak jak myszką ruszamy obracać całą naszą bryłę. Zamykamy polecenie tutaj tym przyciskiem i powrócimy do naszego standardowego widoku izometrycznego. To już jest taka najprostsza felga. Chcemy zrobić coś bardziej skomplikowanego i tak jak są felgi w aucie z otworami, tak tutaj zrobimy, żeby zmniejszyć ciężar tej felgi, to zrobimy takie wycięcia okrągłe w środku. Żeby to uczynić, narysujemy sobie linię pomocniczą. Będzie jeden koniec, będzie w początku, w środku tego okręgu. Również znowu zaznaczamy kłódkę. Klikamy początek,
a drugi koniec tej linii będzie środkiem naszego okręgu, który chcemy stworzyć. Powiedzmy, zrobimy to na 12 mm. Potwierdzamy i linia jest narysowana. Naciskamy Escape, żeby dalej nie rysować. I mamy już linię utworzoną. To jest taki nasz pomocniczy szkic, żeby narysować okrąg. Klikamy na okrąg i najeżdżamy na koniec. Jeśli pojawia nam się taka linia z punktem na końcu, to znaczy, że to jest punkt końcowy tej linii. Klikamy. I teraz wybieramy rozmiar tego przyszłego otworu. Myślę, że 12 mm będzie dobrze. I już mamy narysowane. Teraz znowu klikamy ten region i jak poprzednio dajemy usunięcie ze środka 30 mm i już jest otwór. Sprawdzamy, czy jest przelotowy. Jest. Na wszelki wypadek. I ten rysunek, szkic pomocniczy, możemy również usunąć, żeby był niewidoczny lub całkowicie, naciskając delete. Tak. Teraz, żeby nie rysować na tym obwodzie całej felgi takich samych odcinków i ponawiać tego pomiaru, możemy użyć, chcemy, skopiujemy to sobie po prostu używając polecenia szyk, kołowy i pojawia nam się takie szczałeczki, poprzednio też widziane i chcemy, tak jak tutaj polecenie na dole nam wskazuje, co mamy uczynić, kliknij, aby zlokalizować oś szyku kołowego na licu lub płaszczyźnie odniesienia. Tak też postępujemy z tymi podpowiedziami i pojawia się nam właśnie środek osi. Klikamy i musimy teraz wybrać ilość tych okręgów, tych otworów. Wpisujemy 5, potwierdzamy i już mamy 5. Tak to wygląda. Elegancko. Jednak jak już mamy to zrobione, to jeszcze skomplikujemy dodatkowo tą felgę i dodamy takie żłobienia na obwodzie koła, żeby nasz materiał, który może być albo jakąś gumą nałożoną na obwód tej felgi lub odlewem z silikonu, żeby się nie obracał ten silikon odlany, no to zastosujemy takie żłobienia, które też zaczniemy od szkicu. Klikamy na środek. Pojawia nam się linia. I teraz wybieramy, o jaki kąt chcemy ten, z jakim kątem będą wybrane nasze ząbki. Ja wpiszę tutaj 92,5 stopnia. To będzie, pod jakim kątem się będzie znajdowała ta linia. Potwierdzam. I tutaj ona już jest zablokowana. Ten kąt już jest tutaj wybrany. I dociągamy do końca. Tak. I teraz drugą linię. Zaczynamy również od środka. I tu będziemy wpisywać sobie kąt 87,5. Tam było 92,5, to 87,5, czyli kąt będzie pomiędzy 5 stopni. I klikamy na obwód. Naciskamy Escape. I widać, tutaj nam się taki region ograniczony tym otworem i tymi dwoma liniami oraz obwodem felgi pojawił. Teraz moglibyśmy go wyciągnąć, jednak nie o to nam chodzi. Tego tutaj otworu, więc potrzebny nam będzie jeszcze dodatkowy okrąg. Blokujemy sobie płaszczyznę, środek i okrąg zrobimy o średnicy 45 mm. Naciskamy Escape i nasz region jest ograniczony. Teraz klikamy na niego i zrobimy wycięcie. Również na 30 mm. O tak.
Jest gotowe. Usuniemy sobie niepotrzebne nasze szkice. Mamy takie jedno wycięcie, już jest. Teraz chcemy je również skopiować i w tym celu musimy zaznaczyć wszystkie płaszczyzny, które wchodzą w jego skład. Tak. I teraz sobie obrócimy całość. I przytrzymując przycisk Ctrl, dodajemy sobie kolejne płaszczyzny. Tutaj wystarczy tylko 3. I tak jak poprzednio, dajemy szyk kołowy. Zaznaczamy zewnętrzną część naszej felgi, żeby wybrać oś obrotu. I wpisujemy ilość. Ja tutaj wpiszę 25. Potwierdzam enterem. I już mamy stworzoną taką fajną felgę. Wybieramy widok nasz standardowy. I żeby dokończyć, zrobimy teraz takie sfazowania. To są cofnięcia. Możemy zrobić zaokrąglenia lub fazę. Tutaj zrobimy fazę. Będzie lepiej wyglądała, prezentowała się. Klikając każdy okrąg oraz miejsce na wał silnika, potwierdzamy enterem. Tutaj jakie to cofnięcie ma być wielkości, tu jest akurat wpisane standardowo 0,5 mm. Potwierdzamy i mamy tutaj takie wycięcia. Teraz obracamy w drugą stronę i tutaj to samo. Klikamy krawędzie w tych otworach. Potwierdzamy enterem i już jest. Żeby dokończyć już definitywnie, klikamy na widok i chcemy sobie pomalować tą całą felgę. Tu jest malarz części. Będzie się ona lepiej prezentowała w złożeniu. I myślę, że elementem najlepszym na felgę będzie aluminium, ponieważ jest lekkie. Zaznaczamy całość. I już jest pomalowane. Dajmy zamknij. Oto nasza gotowa felga. Możemy ją poobracać, z każdej strony zobaczyć, jak wygląda. Efekt myślę, że jest zadowalający. Wrócimy do standardowego widoku i teraz zapiszemy sobie, ponieważ będzie to część potrzebna do późniejszych części naszego wideopodręcznika. Ostatnim etapem projektu naszego robota jest stworzenie rysunku technicznego w programie Solid Edge ST5. Rysunek techniczny jest bardzo ważnym elementem, ponieważ to on idzie do firmy lub osoby, która zajmie się wykonaniem tych części w rzeczywistości. Musimy zwrócić szczególną uwagę, aby nie brakowało żadnych wymiarów na rysunku. Aby stworzyć rysunek, klikamy w tym miejscu i ukazuje nam się arkusz papieru z namalowaną tabelką oraz ramką. Jest to standardowy wymóg przy rysunkach technicznych. Aby skonfigurować nasze wymiary, musimy kliknąć przycisk aplikacji i ustawienia arkusza. Tło ustawiamy na standardowy format A4. Klikamy na rozmiar, sprawdzamy, czy jest on taki, jak nam pasuje. W tym przypadku ja wybieram A4, ponieważ będą one drukowane na standardowej drukarce. Klikamy OK. Następnie klikamy dopasuj i mamy widok właśnie dostępnego obszaru. Aby uzupełnić nasz tytuł, numer rysunku oraz rewizję, możemy to zrobić w właściwościach pliku. Przeglądając wszystkie zakładki, możemy uzupełniać to, co nas interesuje. Ja uzupełnię pole tytuł jako felga, statystyka nie, projekt, numer dokumentu, felga, 01, numer rewizji 00.
Klikamy OK. Aby dane się zaktualizowały, musimy zapisać nasz rysunek. Dane są już aktualne. Teraz, aby stworzyć pierwsze rzuty, klikamy Kreator rzutów. Następnie wybieramy rysunek, bryłę, która nas interesuje. W tym przypadku jest to w pierwszym etapie narysowana felga. To jest kreator widoków rysunkowych i pierwsze jego opcje. Ja przeważnie klikam dalej, nie zmieniam ich. Tutaj wybieramy widok, który jest bazowy dla naszego rysunku technicznego. Ja najczęściej zaczynam rysowanie brył od frontu, czyli od przodu, i ten będzie też również bazowy w tym przypadku. Klikamy dalej. To są widoki, które możemy kliknąć, zaznaczyć i wybrać. Będą one standardowo już zawarte w naszym rysunku. W tak prostej feldze wystarczy nam rysunek z przodu oraz rysunek izometryczny, aby zwizualizować, jak ma wyglądać dana figura, dany element. Klikamy zakończ. Pojawia się nam taka koperta do umieszczenia tych rzutów. Widzimy dwa nasze rzuty, które zaznaczyliśmy. Izometryczny przesunę na prawo, żeby nam nie przeszkadzał. Oraz rysunek rzut główny. Tutaj, jeśli po zaznaczeniu danego rzutu, możemy zmieniać jego skalę. Ja wybiorę 1 do 1. I tak samo też zrobię z rzutem izometrycznym. Aby zaznaczyć skalę, polecam zrobić to od razu. Możemy wpisać tekst w tabelce. Zaznaczamy skala 1 do 1. Jest to bardzo ważna informacja. Następnie możemy przejść do wymiarowania. Jak widzimy, mamy tylko dwa rzuty. Nie licząc izometrycznego, to tylko jeden. Na jednym nie potrafimy przedstawić grubości danej felgi, czyli krótko mówiąc szerokości. Jej szerokość pokażę na podstawie przekroju i aby taki przekrój wykonać, należy narysować na początku płaszczyznę przekroju. Klikamy tą funkcję. Teraz wybieramy interesujący nas rzut. Następnie chcemy przeprowadzić płaszczyznę przekroju przez sam środek felgi. Tu pokazują się nam takie malutkie kropeczki, które właśnie kierują nas na oś przecinającą środek felgi. Klikamy i pod kątem 90 stopni, jak widzimy na górze, możemy to potwierdzić. Nie będzie nam się już przesuwała ta linia. Potwierdzamy tylko długość. Długość nie jest ważna, to jest tylko płaszczyzna przekroju. Zamykamy tą płaszczyznę i określamy teraz kierunek, w którym chcemy, żeby przekrój powstał. Przy takim ustawieniu możemy wykorzystać teraz funkcję przekrój. Klikamy na nią i klikamy na płaszczyznę przekroju. Pojawia nam się druga koperta. Klikamy, umiejscawiamy nasz przekrój. Przesuniemy troszeczkę na napis na dół. Jest to przekrój AA. Jak widzimy, rysunek jest troszeczkę nieczytelny. I jest on spowodowany tym, że zaznaczone są przerywaną linią wyżłobienia, które zrobiliśmy, aby silikon lub materiał nałożony na felgę nie obracał się. Możemy te linie przerywane wyłączyć, klikając tylko krawędzi niewidocznych. Odznaczając. Zastosuj. Potwierdzamy OK. I teraz przekrój jest o wiele bardziej czytelny. Zaznaczone ciągłą linią skośną jest to materiał, który tutaj widzimy,
przy przecinaniu jest, przy przecinaniu się przez puste pole, obszar przekroju jest biały. Mamy tu potwierdzenie przy przeżłobieniu, przy otworze i przy otworze na wał. Teraz zaczniemy wymiarować. W tym celu użyjemy polecenia Smart Dimension. Jest ono bardzo wygodne i za pomocą niego możemy przedstawić bardzo dużo prostych wymiarów. Ja polecam zacząć od najważniejszych, żeby nie zapomnieć o żadnym. Zaczynamy od średnicy. Średnica wynosi 50 mm, więc promień 25. Potwierdzamy kliknięciem. Następnie interesuje nas szerokość. Są to dwa podstawowe wymiary. Następnie w kolejności jest otwór na wał silnika. Będą to 3 mm. Kolejnym krokiem będzie zwymiarowanie otworu. Jest to otwór 12 mm oraz odległość od środka felgi do otworu. Jeśli umieścimy go na tym przekroju, będzie on troszeczkę nieczytelny na tym rzucie. Ja polecałbym zrobić to na przekroju. Jeśli nie mamy znacznika połowy odcinka, możemy narysować to szkic. To nam się już pokazuje. Lub oś symetrii, jeśli taka istnieje. Tu będziemy mieć oś symetrii. Oraz w tym miejscu. Następnie możemy umieścić wymiar. Zrobimy to jednak na feldzie. Następnie określimy wysokość wyżłobienia jako 2,5 mm. Oraz kąt. Kąt to jest 5 mm. Dodatkowo możemy jeszcze zaznaczyć bardzo ważną fazę. Jak widać, nie udaje nam się to zwykłym poleceniem. Do tego jest specjalne wymiar fazy. Klikamy jedną linię i drugą i pojawia nam się prawdziwy wymiar, czyli półmilimetrowe pogłębienie pod kątem 45 stopni. Dodatkowo dodamy jeszcze uwagi, które będą określały nam ilość wyżłobień. Tą uwagę można umieścić w ten sposób. Lub tak, żeby nie przecinały się linie. O, mamy. Należy jeszcze wszystkie wymiary sprawdzić, te, które są niezbędne do stworzenia takiej felgi. Fazę mamy, szerokość, średnicę, w tym przypadku promień, odległość od środka
naszego otworu, który ma średnicę 12 mm, 3 mm średnica otworu na wał silnika. Tak wykonany rysunek techniczny można zanieść do wykonania. Aby to zrobić, jeszcze zapiszemy całość.